Siema widzowie telewizorni, jesteśmy tutaj przed hydrozagadką, otwieramy dzisiaj nowy sezon wywiadowczy. Tutaj dosłownie za chwilę zacznie się stonerowa uczta, a głównym daniem będzie załoga Belzebong. Cześć chłopaki. Siemaneczko. Tak na początek, przedstawcie się narodowi, przedstawcie się po kolei. Shippy dude. Cheesy dude. Alki dude. Hexy dude. Także mamy tutaj zgromadzenie dudes, dudów. Tylko chwila wprowadzenia. To był dawny dzień, 2019 rok. Byłem na koncercie Black Thunder w Proximie swego czasu i Marcin z tej kapeli, od którego kupiłem zresztą winyl. Kiedy go zapytałem, jakie kapele by mi polecił sobie wywiad zrobić, on powiedział, Belzebong, znasz? Mówię, no tak, kojarzę, ale to zrób z nimi wywiad. No i tak się zaczęło, potem koncert w Progresji, graliście przed Slip wtedy. Tak, zgadza się. Przed Slip i potem Pogłos, 2020 rok. I wtedy sobie powiedziałem, telewizoria zaczęła działać, jeżeli tylko będziemy mogli, to na pewno Belzebong zaprosimy do telewizorni. Ale to była jeszcze wtedy pandemia. I powiem wam tak, co nie spojrzę na Facebooka, to jesteście w Stanach, gdzieś w Europie, gracie, nie ma was w Polsce. No gramy trochę. Tak jest, gracie trochę po świecie. I tak sobie myślę, nie, już dzisiaj jak jesteście w hydrozagadce, robimy z wami tę rozmowę. Powiedzcie, bo zacząłem od tego, że kiedy wrzucałem jakieś posty czy inne informacje, to zdarzały mi się komentarze, co to jest Belzebong, czym jest Belzebong. Właśnie. Mecu, czym jest Belzebong? Co to jest w ogóle? Adam. Zespół muzyczny z Kielc, rockowy. Rockowy. Muzyka łatwa i przyjemna? Muzyka hard rockowa, mocniejsza, powolniejsza. Dobra, początki wasze, 2008 rok. Jak wyście się znali wcześniej? Imprezowaliście, coś fajnego robiliście? Czy... Znamy się od ponad 20 lat, może nawet więcej. Razem się w Kielcach gdzieś widzieliśmy, spotykaliśmy się. Biegaliśmy po lasach. Po lasach? Tak, po lasach. Aha. Biegaliśmy po lasach. A kto rzucił hasło pierwszy, zakładamy kapelę? Nie wiem. No, chyba razem gdzieś tam kiedyś graliśmy w piwnicy i... Wymyśliliśmy nazwę Belzebong i Kamil powiedział, że dobra nazwa na stonerowy zespół i założyliśmy. Tak było. Ale nazwa się wzięła z dymu, nie? Dokładnie tak. No powiedz bardziej jeszcze więcej o bongu, bo to jest ciekawa historia. Tam gdzieś przeczytałem, że gdyby wyrwać bonga z piekła i przyłożyć zamiast usta ucho, to... Usłyszysz wtedy Belzebong. Dokładnie tak jest, stary. Tak zrobiliśmy, to usłyszeliśmy i to później odtworzyliśmy. Mhm. Tak. Tak było. Wasz debiut, nie? Sonic. Sonic Scapes and Weedy Grooves. Pierwsza płyta 2011. Ja chyba 11. Wiecie co, bo jak... bo to było jeszcze przed Progresją, kiedy pierwszy raz na was trafiłem tak naprawdę, to oglądałem koncert Kajos na YouTube i jako propozycję wywaliło mi właśnie Belzebong. Jak jest u was z Kajosem? Wy się słuchali tej grupy? Była jakaś dla was inspiracja, czy raczej nie? Ja ją lubię, ale nigdy nie była dla mnie jakąś inspiracją. Nie wiem, jak tam chłopaki. Ja lubię jedną płytę, może dwie. Pierwsza. And the Circus Leaves Town. I taką ze Sky Valley. Już tak.
Ja słuchałem Kajusa i innych stonerowych załóg wtedy, też dobry zespół. Tak. A czy kiedy grywaliście też debiut, czy Black Sabbath to było to, co was też jakoś jarało? Oczywiście, stary, oczywiście, słuchaliśmy bardzo dużo Black Sabbath. Tak. Jest też dużo Sleep, Electric Wizard, tak. I Acid King może trochę. Dużo Black Sabbath. Black Sabbath. To może jak, mamy tutaj Light, waszą ostatnią studyjną płytę. Light the Darkness. Powiedzcie mi, bo to jest trochę, trochę inna, jest trochę muza niż na debiucie. Jest ciężej, można powiedzieć, że tam jakieś takie black metalowe historie się pojawiają. Co was tutaj, że powiem, jarało, jak nagrywaliście Light? Chyba ciemność, stary, no. Po prostu ciemność. Mroczniej trochę. Mokrzej na pewno. Musiałem sobie przypomnieć, wiesz. Tak, za sound odpowiadał Chris Conan, więc ciężar też stamtąd poniekąd. I tak, dużo zioła było grane i bonga i dużo dymu. I riffy się wykluły w ten sposób. A powiecie mi taką historię. Wyście grali przedtem z różnymi kapelami, to były Hikes na przykład, Dragon Eye, inne. To Stanisław tutaj może coś powiedzieć. O wasze doświadczenie muzyczne. Miałeś już od początku stonera, tak? Nie historię. O Jezu. Od czego zacząłeś grać? Pierwsza twoja kapela, jaka była? Kurde, nie, jakieś black metale, death metale, nie, takie rzeczy, a później był stoner. I tak już sobie tak naprawdę chyba większość czasu gram stoner, bo to już tak z 9 lat. Za sprawą jakiej kapeli odkryłeś stoner? Słucham? Za sprawą jakiej kapeli, jaka kapela była, której słuchałeś stonerowej? Co to było? Szczerze mówiąc nie wiem, nie pamiętam. Tak samo było z tobą, ty grałeś w metalowych kapelach, w wielu kapelach grałeś, powiedz mi. Znaczy w kilku, nie pamiętam teraz, ale no szukałem stary, nie, swojej drogi po prostu, powoli, no i okazało się, że stoner był najlepszą drogą. Ale no cały czas szukam, lubię death metal, lubię też inne gatunki, wiesz, lubię ambienty, lubię synty, dużo rzeczy. Z tym koncertowaniem, bo można was przeczytać, że częściej koncentrujecie w Stanach, na świecie niż w Polsce. Czy to się wkrótce zmieni, czy też będzie cały czas taka proporcja więcej świata niż Polski? Zobaczymy, no wiesz, na razie no, przez ostatnie dwa lata no, rzeczywiście tak było, no, bo mieliśmy po prostu dwie trasy. Mamy coraz więcej zaproszeń na polskie festiwale. Mieliśmy pierwszą trasę z Decapitated po Polsce, było bardzo dobrze. Myślę, że będziemy częściej grać w Polsce. Jest duży popyt na riffy tutaj. A jakie jest przyjęcie, jakbyście tak porównali, przyjęcie w Stanach, jak gracie, czy w Ameryce Południowej, a w Polsce? Czy jest taki sam odbiór, czy tam jest trochę lepiej z tym? Jest dziczej. W Ameryce Południowej jest na pewno dziczej. Ludzie są może tak jak... Ja bym ich porównał do fanów metalu z lat 90. z Polski, naprawdę. Oni późno zaczynają imprezy i no pogo jest srogie zawsze. Nie, no jest dzicz, bawią się po prostu super. No ludzie jarają się tam na pewno bardziej, bo też nie widzą nas tam na co dzień. No, w Polsce już jednak trochę ludzi nas kojarzy, więc
ale zawsze jesteśmy mile tutaj przyjmowani i tak, jest dobrze też. Swego czasu narzekaliście, nie narzekaliście, gadaliście w wywiadach, że nie zapraszają was zbyt często na metalowe festiwale, imprezy. Jak to teraz jest? Trochę lepiej. Powiem ci, że zaczyna się to zmieniać. No, tym przykładem był Drasa z Dekapami. No i powiem ci, że mamy też parę propozycji fajnych też na przyszły rok. Metalowe festiwale w sensie? Metalowe festiwale. Po polskie metalowe festiwale. Z black metalowymi polskimi zespołami. Spoko. Ostatnia wasza płyta była konceptowa z Oslo. Wydaliście ją w tamtym roku. Dlaczego wybrałaś, mieliście jakieś do wyboru inne koncerty, dlaczego wybrałaś ten Oslo? Czy to była tylko jedna opcja Oslo? Wiesz co, ten został nagrany po prostu tam na miejscu, został nagrany w super kościele starym. W kościele, działającym. Tam jest msza, my graliśmy następnego dnia o 11 i wchodzi msza z księdzem. Normalna msza. Także wiesz, no okazja nagrać coś takiego w takim miejscu, z takim pogłosem, stwierdziliśmy, że tak, że zrobimy to. Kolega ma koszulkę nawet z okładką. Można pokazać. The Mysterious Dupe Satanas. Dobra, słuchajcie, jak teraz z nową płytą? Nie pytam kiedy, tylko czy na jakim etapie teraz jesteście, chodzi o nagrywanie nowej płyty? Macie trochę numerów? Dzisiaj zagramy jeden nowy numer z nowej płyty, a reszta się robi i najprawdopodobniej wyjdzie w przyszłym roku. Okay. Dobrze, słuchajcie, nie przeciągamy, bo zaraz będziecie musieli wejść niedługo na scenę. Co chcielibyście powiedzieć swoim fanom? Ci, którzy może was nie znają, co macie im do przekazania? Chłopaki. Przesłanie od Belzebonga do narodu. Nic. Przychodźcie na koncerty. Palić zioło. O właśnie. I słuchać muzy. Tak. Smoke or die. Trzy wiosła podniesione do góry. Nie mówicie nic, nie gadacie z publicznością, ale to był przekaz naprawdę. Dziś zrobimy to samo. Tak. Nie ma o czym gadać. Słuchajcie Belzebonga, oglądajcie telewizornie. Chodźcie na koncerty przede wszystkim, tak? Chodźcie na koncerty. Koncerty są super. Tak. Dzięki chłopaki. Dzięki wielkie. Piona stary. Dzięki jeszcze raz. Oh, the little one.